Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Uznałem, że skoro już lecimy tak z... Tym rocznym przestworem, no to założymy sobie też Pierścień Przymierza. Właśnie mroku. Finally, now, young. Dobra, to już było. The embrace of the dark is gentle. Let it absorb your sorrows forever. The embrace. Dobra, to już to samo. I co miała na sprzedaż, to już wykupiłem. Dobra. Wejdźmy w takim razie do pierwszego. No nie wiem, czy to jest w sumie... Czy to jest pierwszy loch, czy to jest kawałek większego? Po prostu pradawny mroczny czynny przestwór. YOLO. Jest to... O kurde, ale zlamiłem. Ajajaj, zlamiłem strasznie. Dobra, czekaj. Tu na razie weźmy kostur. Bo muszę mieć, kurde, miecz. Muszę mieć pochodnie w jednej ręce. Ja pierdzielę, mogę sobie to światło jeszcze wziąć. To tu, o właśnie, są takie zdradliwe te miejsca, gdzie można spaść i zginąć momentalnie. A weź, założę sobie pierścień właśnie przymierza, skoro do tego przymierza powiedzmy działamy, no to możemy też pierścień tego przymierza założyć. I sprawdzić jego, ani mi się wasz tam iść. I sprawdzić jego opis. Pieczęć otchłani. Pierścień przymierza pielgrzymów mroku. Zwiększa siłę ataku uroków, ale rzucając je redukuje punkty, redukuje HP. Czym jest mrok? Może już to wiemy. Lękamy się go, a jednocześnie... Lękamy się go, a jednocześnie znajdujemy w nim ukojenie. Ci, którzy przystępują do tego przymierza, mogą ujrzeć ukryty mroczny przestwór. Ciekawi mnie w ogóle, co to jest za miejscówka, nie? Dobra, czekaj, weź mi to normalnie miecz, bo cienie mi głupieją normalnie tego kostura. A ty dziadu, ty. Nie wiem. Miałem podniesioną tarczę, ale pewnie, gra wie lepiej. Dobra, pocięty. Żara z Cezy. Dziękuję. Tamko... Zmogła? Serio? Nie za wcześnie trochę na bossa? Czy w ogóle na jakikolwiek przejście dalej? What on earth? A, dobra, to jest taki mag, jak jest ugrasan... Jak Grasan jest ubrany, dobra. Jezus, co? Właśnie na pysk, niebieski fantomie. Liczyłem, że uda się to zrobić bez zgonu, nie? Dobra, jedną kukłę biorę dla siebie. Ale za to poproszę... Zamiast tej mrocznej broni, bo raczej nie będę z tego korzystał. Rzecz w sumie... Czekaj. Właśnie, tak a propos... od ognia, piracja i tak dalej... Czekajcie, co... Znaczy bo to nie są jakieś fantomy mroku, to są po prostu fantomy niebieskie, czyli mocniejsze wersje już znanych przeciwników, czyli akurat to jakie... Jaki efekt nałożę na broń, czy jakich czarów będę używał, to jest akurat mało ważne. No ale dobra. Wypróbujmy w takim razie na nich...
może... O, mieczor skrypty. Albo i nie, bo ten miecz jest cholernie ciężki. Więc może wezmę topór. On też ma takie dziwne cięcie. Dobra, to spróbujmy z włócznią. Dobra, dobra. Masz kukłę. Otwieraj to przejście, gościu. I daj mnie tam przejść. Dobra, w takim razie proszę o trochę światła. I to światła, które nie zgaśnie, kiedy przejdę przez nim przez wodę. Co jest dla mnie kuriozalne, no bo ja przeszedłem sobie tutaj. Nie dotknę nad tej wody, a pochodnia mi zgasła. Au. No pewnie, sam tam jeszcze spadnie. Dobra, biegusiem tutaj. Dwa estusiki od razu. Co jest taki, czemu tak wolno atakuje tą włócznią? No i zaspamił mnie! I ja zaraz zginę. Znowu. No i oczywiście światło zgasło. Zajebiście! Super! Dla mnie to jest za mało. Ja mam maksymalnie możliwe statystyki. A w ogóle nie czuć, że ja mam jakiś wysoki próg, jeśli chodzi o te kukły. Jeśli chodzi o staminę. Boże, ta włócznia też atakowała. Myślałem, że ta włócznia będzie szybciej atakowała. Zerzony klejnot życia, okej. Okay. Ale najwidoczniej nie zamierza. No to co, wracamy do słonecznego miecza w takim razie i tym będziemy się bawić. Dobra, dobra, pobijamy. Ofiarowujemy. Otwieramy przejście, pomijamy. Tak, 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 pomijamy, wchodzimy jeszcze raz. Dobra. Czy ja mam przy sobie żywicę? Mam. To spróbuję jeszcze bardziej wzmocnić ten nasz mieczor. To się może akurat przydać. Tak więc dobrze. Czekaj, najpierw zmieńmy na mieczyk. I teraz tutaj. I tutaj użyj. Zobaczmy, czy to coś niecoś zmieni w obrażeniach. Chyba coś zmieniło. Dobra, rozwalony. Aha, to jeszcze jest taki duch. Super. Przynajmniej da się go w miarę szybko zabić. To jest najważniejsze. Wie, macie dźgnąć? Nie tym razem. Ja za to wypiję z wielką chęcią. Mhm.
Gościu był w połowie animacji spadania, po czym nagle się obrócił i zaczął mnie ciąć. XD. Ja tego nie jestem w stanie inaczej opisać. Dobra, światło. Jeszcze mocniejszy klejnot. Teraz z miecza, tak, z miecza teraz zejdzie buff. Szkoda, no ale coś za coś. Okej, okay, tutaj mamy do zapalenia, zdaje się. Więc rozpalmy pochodnie i zapalmy koksownik, tak mi się wydaje. Jedyny ból, jaki ja mam do tego, jest to, jest fakt tego, że ja nie mogę od tego czegoś zapalić sobie pochodni. Nie wiem dlaczego, no ale ktoś tak to wymyślił. To jest dla mnie naprawdę idiotyczne. Bo w niektórych przypadkach naprawdę by pomagało. Okej, tutaj mogę moimi atakami przerwać jej ataki, więc to mi akurat na rękę. Wchodzi, jeśli chodzi o ten mieczyk. Dobra, już się nie cofnę. Chyba. Halo? Miała tu być mgła, nie? Dobra, no była, zabiłem ich, no i znikła. Zapaliłem tam. Dobra, jolo. Poważnie? I to tyle? Pogłębiło się twoje oddanie przymierzu. Became but fragments. But slowly, the scattered fragments grew, absorbing all things. It is we who will be pilgrims to these sacred sites. O, rozumująca dusza, dziękuję. A mouth to the, if you... Yes. May the dark. Okej, okay, ale jak rozumiem, nie muszę tego drugi raz przechodzić. Trochę dziwne. W sensie, nie sądziłem, że to będzie naprawdę aż takie krótkie. Myślałem, że będzie trochę dłuższe, czyli byłem naprawdę blisko na konsoli przejścia, chociaż jednego lochu. No dobrze, no to w takim razie teraz... Zajrzyjmy może... To czarny... Aj! Nie to ognisko. No ale dobra, mogę się na szybko przenieść. Do ogniska, do którego sobie chciałem się przenieść, czyli do tej ukrytej komnaty, bo z niej mam po prostu bliżej. Do tego drugiego przejścia. No to co? Troszkę światła proszę. Spróbujmy teraz przejść ten drugi przestwór, używając tylko i wyłącznie mroku. Darły tam mordę. Tak, chcę ofiarować już. Mam nadzieję, że jak to przejdę teraz, te cholerstwa z łaski swojej się zamkną.
Czekajcie, tu już bym stracił możliwość oświetlenia sobie. What on earth is that weapon? Za wolno. Proszę ci, piromanta. Skąd ty to masz? Gadaj natychmiast. Ja chcę to mieć. Dobra, zabić najpierw tego ducha. Jezu, uwielbiam tę piromancję, którą on tak rzucił. Tylko nie wiem, czy... Nie pamiętam, jak to się zdobywało. W jakim stopniu loch przeeksplorowany, to wypijmy za to. Teraz poproszę o światło once again. Tutaj coś mamy. Jest dziurwa, jest drugi koksownik. Więc zapalmy go w takim razie. W sensie, ja nawet nie wiem, czy to jest konieczne. Czy ja muszę to zapalić, żeby przejść dalej, czy... To jest taki jakby... feature? Nie wiem. Nie jestem pewien. Zobaczmy, jak pójdę tędy, to gdzie trafię? Okej. Okay. Więcej typa. Ej, co? Jak on mnie trafił? A, tu jeszcze jest gościu, dobra. Co teraz? A teraz mgła znikła. Żara stezy, dziękuję. Przyda się na potem. Ewentualnie. No i kolejne to. Okej. Okay. Okej, okay, nie pogłębiło się oddanie przymierzu, czyli jest opcja, że nie zrobiłem wystarczająco dużo w tym lochu. Zobaczmy w takim razie, czy czegoś nie ominąłem. Ale, to be honest, trochę wątpię. No bo co jeszcze mogłem tu zrobić? Ten jak tu przyleciał. Hello, one shotter. Rok człowieczeństwa, panie kolego. Co to był za spell przed chwilą? Dziwnie, to jest osobna kwestia, bo to niby jest duch, ale wygląda zajebiście dziwnie. Dobra, Divina sobie łyknę, żeby nie marnować estusów. Znaczy w sumie, czy faktycznie je marnuję? To jest dobre pytanie. No i dobra, poszedłem tam i się nic nie stało. Jak pójdę tędy... Aha, tu nie ma nic. Okej, okay, no to... Co, mam dwa razy ten loch ukończyć, czy jak? Bo tu...
No nie, bo tu byłem. Wyszedłem i trafiłem w to miejsce. No. O, ładnie! Przyciąganko. Nie uciekniesz przed tym. O, ej, dawaj, rzuć, rzuć we mnie. To ci trochę nie wyszło. Ej, okej, nie wyjdzie, bo goś się zbagował w tej mgle. Dobra, no i rozwalony, no i co? No i co? No, no i znowu tutaj jestem w tym miejscu. Krótki loch. Co, teraz coś się zmieni? Nie? Też nie. No to no clue. A co, Kaman? Może jak w tym trzecim coś zrobię, to się zmieni? Gdzie jest kość? Kość, kość do domu wiodąca? Bo zostało mi w sumie jeszcze tylko jedno takie miejsce do sprawdzenia. Podróż do ruin cieni. W praktyce mogę olać tak naprawdę wszystkich przeciwników, jak tutaj są. No bo oni za mną do tego typa raczej nie pójdą. A przynajmniej mam taką nadzieję. Ale raczej nie powinni. Okej, to było tutaj. Pyk. Dobra, nic nie mówi nowego. Tutaj też to samo. No co? Otwieraj, panie. No i co? No i wchodzimy. I teraz co? Jak rozumiem, jak teraz to przejdę, to mnie... Tak z nim pogadam, to mi otworzy przejście do tego bossa? Czy jakby jak to przejdę, to od razu do tego bossa się... Jakby sam wrzucę? Nie wiem. Ale coś mówi, że za chwilę się dowiem. A już bym szedł, nie? Już bym szedł, ale na szczęście spojrzałem w dół. Oj, panie dziejaszku, pan to się tutaj nie pofolguje za bardzo. Chciałbym ten łuk zabójcy smoków wykorzystać, nie? Tylko byłoby to chyba lepiej wykonać z jakiejś większej odległości. Państwo, żegnam. Tutaj kolejny płomień do rozpalenia. Jest winda. To coś nowego. Nowego. Dla mnie cały ten loch jest nowy tak naprawdę. Bo na konsoli w nim nie byłem. Zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. Okej, mamy typa. No tak, on tak se fajnie stoi.
to ja wezmę wielki łuk zabójcy smoków. Wyceluję mu w głowę. Strzały są potężne. Jak w przypadku każdego łuku tego typu. No, tylko oczywiście na blisko ten łuk jest beznadziejny. Zgin, przepadnij. I tu była chyba mgła, jeśli dobrze widziałem. Czyli koniec lochu, tak naprawdę. No co? Divine i lecimy dalej. Okej. I co teraz? Jest! Mroczny łowca, proszę bardzo. Panie i panowie, oto on. Okej, no, wygląda kozacko. Walczy z jakimś aniołem chyba. No, bynajmniej wygląda na anioła. Oj. Szybko, wymiana. Okej, mocno mnie zdzielił, to muszę przyznać. Unik. O kurde, jak Kasabi normalnie teraz. O, świetnie, jeszcze sobie klonę Akshako postawił. Okej, czy to ma znaczenie którego? Nie, nie ma znaczenia, okej, czyli obaj dostają obrażenia, spoko. To mi akurat na rękę, bo się nie muszę specjalnie... Oj! No tak, tylko na to muszę uważać. Dobra. Coś zrobisz? Tak. Ja to wykorzystam i się podleczę. A właśnie tak się zastanawiam, gdzie jest ten klon, nie? Byłoby fajnie nie zginąć. Dobra, szybko. Estus, jeden, drugi. Chyba nawet trzy łyknąłem naraz, mi się wydaje. Ale za chwilę nawet to mnie nie uratuje. Zasmać! Divine. No dawaj. Okej, okay, jeszcze jeden albo dwa ciosy powinien paść. Jeden. Dobra. Dawaj. Kurde, myślałem, go tak z uniku załatwię. Jest załatwiony. Dobra, nie strzelają, ale wygrałem. I pięknie, dusza mrocznego łowcy za pierwszym podejściem. Cudo. Cud miód malina. Ale kurde, muszę przyznać, design tego bossa zajebisty. Literalnie myślę, że walczy z jakimś aniołem śmierci. Ciekawe, co mogę z tej duszy w sumie zrobić. Dobra, tu... Jak mam wrócić? Mam po prostu użyć kości, czy jak? Czy tutaj? Nie, tutaj. Dobra. Zobaczmy tą duszę. I to jest taka, o! Myślałem, że będzie to jedna z tych takich mocniejszych. Dusza mrocznego łowcy. Dusza... Aha, okej.
rozumiem, brakło chyba dwóch słów, tak? Dusza czyhającego w mrocznym mrocznego łowcy czyhającego w mrocznym przestworze. Pradawny mroczny przestwór to pozostałość po jakiejś starożytnej, zniszczonej istocie. Pewnie po Manusie. No i dobra, dalej opis jest normalny. No to wskakujemy, wracamy stąd. Ciekaw, czy teraz będę miał rangę wyżej. Puszcza cieni. Hej. Tak. There is more dark within you than even you know. Dark is the mother of all. All things were born from it. Wielka rezonująca dusza. I bequeath these to you. Take them on your pilgrimage. Smoczy dzwonek. Dobra, jak rozumiem. Tak, oferty w sklepie nie ma nowej. Już należy, więc nie przyjdę. Okej. Czy to jest ten dzwonek, który już mam? Nie, to jest inny, proszę. Zobaczmy. O, patrzcie. Bazowo ma 166, a dzwonek arcysmoka ma 210. Ciekawe. I to jest po upgrade'ach, nie? Smoczy dzwonek. Święty dzwonek w kształcie smoka. Katalizator cudów i uroków. Ten dzwon znajdował się w mrocznym przestworze, ale nadal można wyczuć jego wspaniałą czystość. Tylko głęboko wierzący mogą posługiwać się tym dzwonem, który znacząco wzmacnia ich zaklęcia. 50 punktów wiary wymagane. A tu 25. 253 obrażeń, jeśli chodzi o piorun. Ej, ja jestem teraz zdeterminowany, żeby sprawdzić, jak ten dzwonek będzie wyglądał po upgrade'ach. To lecimy do MacDuffa od razu. Żeby sprawdzić to. Nawet będziemy musieli oczywiście załatwić tego ziomka, ale było to błyskawiczne. Tak więc, dziękuję. Ruiny cień w takim razie. Jesteśmy. Warsztat MacDuffa. Naprawdę chcę zobaczyć ten dzwonek. Znaczy, po pierwsze chcę zobaczyć, jak będzie wyglądało jego upgrade'owanie, co będę musiał wykorzystać. Czy zwykłe odłamki, czy coś mocniejszego. Dobra, wzmocnienie. Migoczący tytanit. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało na maksymalnym poziomie. A, nie mam przy sobie. Dobra, potrzebuję 5. Mam chyba coś w pudełku schowane. No, całą masę. A weźmy tak z... Za jeszcze jeden, żeby było fajnie. 8 w moim schowku. Okej. Wzmocnij. A, tutaj właśnie set sądu mi wcześniej wydrobił z tamtego potworka. To jest to, co ma na sobie Cromwell, oczywiście. Teraz opis. A, jeszcze właśnie, czekaj, miałem sprawdzić te... Okej, to jest mało ważne. Zobaczyć zaklęcie. Jakbym chciał zakląć... Dzwonek smok... Smoczy dzwonek pod błyskawicę. 287 i 230, jeśli chodzi o mrok. Dzwonek Bożka pod mrok ma 258, to jest lepszy. Ale patrzcie, dzwonek smoka pod błyskawicę jest jeszcze lepszy niż dzwonek Bożka pod piorun. Także bueno, naprawdę bueno. No to mam nowy dzwonek w takim razie. Tak, precz kurde, precz. Nie mam, chłopie, kamyka dla ciebie, to będziesz mi kazał iść precz. No co, jeden kamień błyskawic zabieram. I od razu ulepszamy ten dzwonek. Czy tam zaklinamy. Zakli. Zaklni. Smoczy dzwonek. Piorunów, czy piorunujący. Nie wiem, jak to rozwijać, ale chyba piorunujący. Czy
piorun. Nie wiem, piorun może bardziej. O, wielki. Mam czysty. Czystość? Nie. Kurde, tyle latam i czystego kamienia jeszcze ani jednego nie znalazłem. Magiczny chyba tak, ale czystego? Nie. Ty co, zaklęcie i magia. Patrzcie w ogóle to. Są dalej obrażenia magiczne, ale gdybym zaklął ten wielki miecz blasku księżyca na pod magię, to obrażenia o dziwo spadają. Tutaj też, ale to jest norma. Na czystość wzrastają. Tutaj tak w miarę. No, ale nie no, coś akurat... No, ten miecz to bardziej na czystość powinien iść. O, jak wiele innych zresztą. Pokaż mi tutaj. Tutaj, dobra, tutaj się rozbija. Czyli tutaj jak bym chciał bardziej nakładać efekty, to tylko przy użyciu albo zaklęć, albo przy użyciu tych nakładających dany efekt itemów. Ale kurde, nawet ładnie wyszło. Myślałem, że to dłużej zejdzie, a tu proszę, w ciągu jednego odcinka tak naprawdę ogarnąłem akcję z tym bossem. No to co, tutaj zgarnąłem co chciałem. To okej. Czyli w takim razie teraz wracam do Królewskiej Bramy, żeby w kolejnym odcinku no, eksplorować dalej ten zamek. Bo przejście mamy odblokowane. Z tej strony. No, wstawaj. Jak ja mogłem o tobie zapomnieć? Poszedł on. Lepszy kamień. Gorszy kamień. Szybko tutaj, co zostawił? A, tarczę, którą już zdobyłem. Mech. Jak? Boże, tylko 2,5 tysiąca za nią dostaję. To jest żart. Autentycznie, to jest żart. A ten nie ożyje, ale takie, tego typu posągi ożywają. Klasztorny amulet, dusza bohatera i stary, rozjarzony klejnot życia. Spoko. Tak to można troszkę pochodzić, myślę. Zobaczyć, co się tutaj kryje. Ona czy on? Jak sądzicie? A proszę. Nic. Tylko się akurat nie spodziewałem. O Boże, pamiętam to miejsce. Tutaj kusznik, a tutaj... Tam w ogóle chyba jest jakiś przedmiot. To... O właśnie, tutaj jest coś do wzięcia. Ale tam też, tylko jakbym chciał tutaj to zdobyć, no to... W sensie, najlepiej zdjąć pierścienie. Spróbujmy. Grzybek Elżbiety. Tutaj coś. Nie. Lecimy tu. O nie. Dobra, jak to wygląda? Okej, mało się uszkodziły, no to zakładamy z powrotem pierścienie. W sensie małe uszkodzenia ma zbroja, o to mi chodziło. Myślę, że możemy też do tego już wrócić. Światło nie, naprawa. I zobaczmy. Kurde, nie sprawdziłem, o ile miałem obniżone. Hmm. 40 minut niecałe. Czy ja chcę to przeciągać? To be honest, tak średnio. Czy gdzie to było ognisko? A nie, ognisko. O nie. Ognisko, bo tam gdzieś wyżej.
O, a nie, nie! Czekaj, 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 czekaj. To będzie... tutaj. O, proszę! Za... uuu, jaka fajna kosa! Ale to już chyba trzeci zapomniany, jaki mnie atakuje. Ej, ale kosa zajebista! No i dobra, duch wypędzony. Pewnie kukła człowieka, tradycyjnie. Mhm. Trochę dusz. O Jezu, nienawidziłem tej... Znaczy, nienawidziłem i dalej nienawidzę tego miejsca. Bo te maski lubią sobie pluć kwasem. Znaczy kwasem, Boże. Kwasem to pobieda. Lubią sobie pluć trucizną. Fuchs? I guess? Albo i tak dostanę po mordzie. Dobra, klasztorny amulet w takim razie. Trucizna schodzi, a ja sobie odzyskuję życie. Ten nie wstanie. Tu pewno któryś wstanie, jak nic. O, nawet dwóch wstało. Tak po cichu liczyłem na backstaba, nie? Wielka ognista strzała. Co? Wielka ognista strzała? Nie mam takiej strzały chyba. Mam o... Nice. Czyli tu była zniszczenia, tak? Tak, wielka strzała zniszczenia. Okej. To wielka... Nie, nie tutaj. Muszę wejść tu w strzały. I wielka strzała zniszczenia. Nie, nie, nie wyrzuć, tylko usuń. I tam było 10 sztuk, więc... usuwamy. I zobaczmy te strzały. Proszę. Wielka strzała z mocą ognia. Zanurzona w żywicy węglowej sosny. Broń wzmocniona ogniem jest wyjątkowo skuteczna przeciwko wrogom wrażliwym na ogień, takim jak nieumarli i bestie. Jeśli potrzebujesz magii, ale jej nie znasz, ta strzała na pewno ci pomoże. Okej, okay, wielka żelazna, wielka strzała zniszczenia. A zobaczmy sobie dalej. Magia na opancerzonych i istoty z grubymi łuskami, błyskawice. Skuteczne na, na odpornych na przepraszam, na magię i ogień. Okej. Okay. A jeszcze był właśnie, jeszcze był co? Jeszcze mamy brok, kapłany, kapłani i istoty magiczne. No, trucizna to jest na wszystko dobre. Ostra to jest na jakieś krwotoki, no ale krwotoki to trzeba jeszcze umieć dobrze wykorzystać. No i dobra. A, ty też się od kamieni, okej. Okay. Daj mi ten miecz! Ja chcę ten miecz! Daj mi go! I patrzcie tutaj. To jest portret królowej, który nakłada klątwę. Intrygujące, czyż nie? Dobra, tu gdzieś powinno być... O, to. Tutaj jest ogni... Bezimienny uzurpator, zajebiście. Potrzebowałem cię tu teraz. Ty, czekaj, czy ty? Czy to jest ta? Od cudów? Lidia? Czy ona tak się nazywa? No patrzcie, to wygląda tak... Co to ma takie same? Okej. Okay. I co dostałem za... Kukła człowieka? Aha, czyli nic nowego. Miałem taką cichą nadzieję, że coś nowego dostanę, ale... się przeliczyłem. Pana żegnam. Kolegę też. No i dobra. O, jeszcze ten. Od kamieniu. Spoko. 45 minut prawie. No, za 20 sekund będzie 45 minut. Ale tutaj... Jezu, jak ja się wkurzyłem na samego siebie, jak się dowiedziałem o tym, nie? Bo tutaj... jest ściana. Iluzoryczna. Za którą jest ognisko.
Wyobraź sobie, jak ja sobie plułem w ryj, jak się o tym dowiedziałem, nie? A dla zainteresowanych? Tam kawałek dalej, gdzieś w tamtą stronę, znajduje się kolejny boss. Duża dusza dzielnego wojaka. Okej. Okay. No, a tutaj bym se mógł... A co, nie mogę zejść, no to dobra. To zejdźmy. Pozbądźmy się tego ziomka. I na koniec otwórzmy skrzynię, w której znajdziemy czarny łuk myśliwego i żelazną strzałę. Dobra, to strzał muszę się jeszcze teraz pozbyć, żeby móc to wziąć. Żelazna strzała. No tak, to wybrane, więc nie mogę usuwać. To czekaj. Weźmy drewnianą sobie tutaj. Nie. Tu. Usuń. I usuń 20. Jeden. Resztę zabierz. I sprawdźmy ten łuk na szybko. Czarny łuk myśliwego. Czarny łuk do strzelania na duże odległości. Z początku trudno się nim posługiwać. Wymaga sporo treningu. Bogini myśliwych, Evlana, wcale nie była boginią, lecz dzielną i świetną łuczniczką. Dopiero długo po jej śmierci przekazywane na jej temat opowieści sprawiły, że Evlanę zaczęto traktować jak bóstwo. Okej, okay, jest wytrzymalszy. O, na S skalowanie ze zręcznością. Ciekawe, czy obrażenia też będą większe. Bo ogólnie widzę, staty są na plus. Okej, okay. Myślę, że sobie ulepszę ten łuk i sprawdzę, czy jest finalnie lepszy. Ale to już zrobię poza nagraniem, bez waszego udziału. A tym bardziej już naprawdę muszę się z wami pożegnać. W zapomnianej komnacie się z wami żegnam. No i co? Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, w którym zmierzymy się z kolejnym bossem i być może dowiemy się ciut więcej na temat historii tego świata. No, bynajmniej z ust kolejnej osoby. A konkretniej z ust samej królowej, gdyż królową możemy spotkać albo przed tym bossem, albo zaraz po tym bossie. Jedno z dwóch. Ale to w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!